W tym wideo odpowiem Ci na pytanie, jakimi zasadami powinien się kierować uprawniony lekarz, taki jak ja, jeżeli Cię bada za wykroczenia związane z alkoholem. No chodzi tutaj o lekarzy WOMP czy Instytutów Medycyny Pracy, bo tam najczęściej trafisz na początku. No i później, jak już dostaniesz tam z reguły terminowe prawo jazdy, to jak się powinien zachować lekarz przy przedłużaniu tegoż to prawka. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i najpierw przypomnę Ci, jak było wcześniej, jak to drzewiej bywało. Niektórzy kierowcy, którym zabrano prawko za alkohol, potrafili jakoś się wziąć za siebie, wziąć się, skupić w sobie, że tak powiem, no, być w całkowitej i udokumentowanej abstynencji przez całe lata. Potem szli do lekarza uprawnionego, a tutaj klops i orzeczenie negatywne. Niezależnie od tego, jakie papiery przedstawiali, z jakich poradni terapeutycznych, z poradni leczenia uzależnień, od jakich lekarzy dostawali negat. Odwoływali się oczywiście wyżej, a tutaj powtórka z rozrywki. Nic więc dziwnego, że po forach krążyły porady typu, że żeby się do tej choroby alkoholowej, nawet po okresie wieloletniej takiej udokumentowanej abstynencji, w ogóle nie przyznawać, przed lekarzem rżnąć głupa, że było to jakieś przypadkowe piwko, czy jakoś jakieś inne szczeniackie zachowanie. Ponieważ sprawa nie była uregulowana zbyt prawnie, nie było ścisłych wytycznych, nawet lekarze tacy jak ja nie za bardzo wiedzieli, co robić. Przynajmniej jak coś robili, nie mieli podstawy prawnej. Czemu zrobiłem tak? Tego pana dopuściłem, a tego pana nie dopuściłem. No, zlitował się jednak nade mną i nad innymi lekarzami minister zdrowia i teoretycznie wszystko się zmieniło z wejściem w lipcu 2014 roku najnowszego rozporządzenia tegoż to właśnie ministra, gdzie przeczytasz tak zwane szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie objawów wskazujących na uzależnienie alkoholu lub jego nadużywanie. Objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie oraz stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami i określa to tak zwany załącznik numer 4 do tegoż to rozporządzenia. I pomimo, że treść filmu jest głównie, chodzi o alkohol, ale odnosi się to również do narkotyków czy nadużywania leków psychotropowych. Sięgam do tego załącznika i dalej tam pisze. W przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu lub niemożności powstrzymania się od picia alkoholu i jednoczesnego kierowania pojazdem lub uzależnienia od środków działających podobnie do alkoholu, orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. I aby było to dla Ciebie jasne, czyli jak dalej pijesz, dalej ćpasz i lekarz to jakoś stwierdzi, to nie masz szans na odzyskanie prawka. Natomiast dużo ciekawszą jest norma, kiedy piłeś nałogowo, ale potem przestałeś. Czy to rozporządzenie daje Ci jakąkolwiek szansę, jakiś cieńkolwiek szansy powrotu za kółkiem, powrotu za kółko, no wiesz, że to prawo jazdy jest do wielu rzeczy przydatne, nie tylko po to, aby Ci je zabierano, ale czasami przydaje się, aby pojechać do pracy, czy gdzieś tam w jakieś inne miejsce. I czytamy, że w przypadku stwierdzenia w przeszłości uzależnienia od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, można, podkreślam, nie, że musi się, ale można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba badana i są warunki, udokumentuje przynajmniej roczny okres abstynencji, przedstawi opinię lekarza lub terapeuty prowadzącego leczenie odwykowe, potwierdzającą regularne leczenie i utrzymywanie abstynencji oraz przeprowadza regularne badania lekarskie. Czyli są tutaj dwa podstawowe warunki, w pewien sposób ze sobą powiązane, nierozłączne, czyli musisz chodzić do lekarza lub jakiegoś terapeuty, może to być na przykład psycholog, a później wziąć od któregoś z nich pisemną opinię, że się regularnie leczyłeś, no i utrzymujesz tąże abstynencję.
Tak ze względów formalnych radzę, abyś poprosił o identyczną formułkę jak w rozporządzeniu, aby tenże lekarz orzekający, WOMP Polski czy jakikolwiek inny, nie miał żadnych wątpliwości, a nawet jakby dał Ci negatywne, to przynajmniej jak będziesz się odwoływał, to możesz się powołać na to, że w rozporządzeniu pisze tak, a lekarz powiedzmy swoje. Dla różnych grup kierowców zawodowych jest jeszcze jeden wymóg i przeczytam, że oceniając stan zdrowia osoby badanej w zakresie zaburzeń psychicznych, uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu w przypadku osoby ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy C, C plus E, D, D plus E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, podlegającej badaniom na podstawie artykułów ustawy o transporcie drogowym, występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, przewożącym wartości pieniężne. No i tam jest jeszcze mowa o osobach z artykułu 34 ustępu 1 ustawy, artykułu 60 lub artykułu 117. Są to instruktorzy, egzaminatorzy, ale doczytaj to sobie dokładnie w ustawie. Uwzględnia się dodatkowe czynniki ryzyka, uwzględnia się dodatkowe ryzyka, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami. Czyli jaki dla Ciebie wniosek? Jak lekarz uprawniony, taki jak ja, znajdzie jakieś dodatkowe czynniki ryzyka w Twoim zdrowiu, to możesz po prostu dostać negat, pomimo tego wszystkiego, co zostało wcześniej powiedziane. Te czynniki ryzyka z nazwy nie są wymienione, także wszędzie, gdzie są jakieś niedopowiedzenia, będą one z pewnością na Twoją niekorzyść. Jeżeli będziesz miał taką sprawę, to z pewnością będzie ona dyskusyjna, uznaniowa i trudna do wybronienia, jak dostaniesz, nie daj Boże, odpukam tutaj w niemalowane, orzeczenie negatywne. Tak się zastanawiałem nad tym i powiedzmy, według mnie może być to badanie kolejnej osoby złapanej po raz kolejny, że tak powiem, za jazdę po pijaku. Czyli złapali Cię kiedyś, złapali następny raz, no i powiedzmy drugi, trzeci raz. Rozumowanie lekarza takiego jak ja będzie bardzo proste. Skoro zrobiłeś to po raz kolejny, to możesz znowu wsiąść za kółko pijany, wypity, no w każdej chwili ze wszystkimi tego konsekwencjami. Jakie są konsekwencje jeżdżenia po pijaku 40-tonowym tirem czy karetką pogotowia, to pewnie wiesz sam najlepiej. Na tym kończę. Jeżeli Ty byłeś badany po nowemu, no i zrobiłeś tak wszystko, jak mówiłem, oczywiście myślę tutaj o tejże co najmniej rocznej abstynencji, opiniach terapeutów, wzięciu się, że tak powiem, w garść, wzięciu się za siebie, no koniecznie napisz to w opisie do tego wideo, napisz jak to wyglądało, no czy pomimo wszystko szczerość popłaca, prawda, akt prawny swoją sprawą, swoją drogą, no a lekarz uprawniony w WOMP-ie swoją. Oczywiście napisz to w komentarzach poniżej. Komentując to po raz ostatni, no generalnie sytuacja takich kierowców, czy takiego kierowcy jak Ty, nie jest ciekawa. No wiadomo, że oprócz osób takich regularnie pijących, dających w szyję, zdarzają się złapani przypadkowo, czyli powiedzmy wypiłeś parę piwek wieczorem, a rano Cię złapali z wynikiem 0,2 promila, powtórne badanie za 5-10 minut, no już jesteś poniżej tego, a za pół godziny już byś w ogóle był trzeźwy, czyli po prostu miałeś pecha. No i wtedy, czy chcesz, czy nie chcesz, podlegasz tej całej procedurze odebrania prawka, no a później jego odzyskiwania z wizytą u lekarzy i psychologów włącznie. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Jeżeli nie jesteś moim widzem, nie jesteś moim subskrybentem, nie zamartwiaj się jak tym alkoholem, nikt nie jest idealny, po prostu zapisz się do subskrypcji mojego kanału. Linki są tutaj gdzieś po mojej prawej stronie. Po prostu obejrzyj ekranik tego filmiku i gdzieś tam, jeżeli sprytny jesteś, te linki znajdziesz. Bye bye. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.